Panie prezydencie Alani, proszę tu podejść. Marcin Dawidowski. Proszę państwa, ksiąg projektów zostało przygotowanych, rozszerzonych w ciągu niecałego miesiąca. Którzy podróżują transportem zbiorowym, mieli ten transport jeszcze. Budowy Lęborskiego węzła przesiadkowego. Jesteśmy przy dworcu kolejowym. Zadanie jest ponad 30 milionów złotych. W tym zadaniu jest wiele innych takich podprzedsięwzięć, bo i budowa i zakup autobusów, który tu mamy jeden, już jesteśmy po zakupach wszystkich, czyli 5 nowych autobusów już jest w Lęborku. Też i przejście podziemne pod torami. Wielokrotnie pan poseł uczestniczył w konferencjach. Wiecie, że 56 gospodarstw domowych, 13 pomp ciepła, 10 chyba budynków użyteczności publicznej. Tak, to jest naprawdę ogrom pracy przed nami, ale i tak się bardzo z tego cieszymy. Przejrzeliśmy cały regionalny program operacyjny. Część środków z różnych powodów wraca, albo zostały niewykorzystane, albo rzeczywiście są oszczędności poprzetargowe. Ale zasadnicza większość to jest zmiana kursu euro, znaczy osłabienie jednak złotówki. Przez to w szufladach jest więcej środków w złotówkach, które możemy podzielić dla różnych beneficjentów. I rzeczywiście w ostatnich dniach mamy okazję aż 80 milionów złotych skierować do wielu beneficjentów różnych projektów. W większości to są projekty związane z transportem publicznym. Chodzi tutaj przede wszystkim o węzły transportowe, ale też i takie projekty jak dzisiaj, który podpisujemy tutaj w miastku. Projekt związany z odnawialnymi źródłami energii. Znajdujemy się oczywiście w budynku dworca, który otwieraliśmy 2 lata temu. Byliśmy z tego dumni. Dzisiaj kolej metropolitalna, która dojeżdża, jak Państwo widzicie na rozkładzie jazdy, tutaj za nami pokazuje, ile pociągów wjeżdża i wyjeżdża z Kartus i oczywiście podróżnych tutaj funkcjonuje. Ale chciałem właśnie dzisiaj je podsumować, bo to właściwie mówimy o ogromnej kwocie. Gratuluję Panie Burmistrzu i proszę o przyjęcie tego czasu. Dziękuję bardzo. Ty Pani nas raczy swoją obecnością. Pan wójt i węzła, ale też i linii kolejowej. Panie marszałku, kiedyś jeden z strażaków... Andrzej, może nie jest znacząca cyfra, ale Andrzej już w tej chwili rozpoczął zabiegi, że nie da, ale to twarz będzie widzieć widoczna. Oczywiście, jeżeli chcecie Państwo spróbować przejechać, to drzwi się otworzą, ale... Nie o to chodzi nam, tak jest. Brawo. Mieści.